W 1919 rok Włochy weszły osłabione pierwszą wojną światową, a ich ciężką sytuację pogłębiła epidemia grypy zwanej Hiszpanką. Rok ten naznaczyły groźne zamieszki społeczne, próby wzniecenia rewolucji i rozwój ruchu faszystowskiego Mussoliniego, który 9 października zorganizował swój pierwszy kongres we Florencji. Dzień wcześniej, sześć lat po swoim starszym bracie Adolfie, Maria Teresa Carloni przyszła na świat w Urbanii, małej położonej nad zakolem rzeki Metauro miejscowości w rejonie Marke, niedaleko Adriatyku. Guido i Adele Carloni znani byli ze swojej hojności i pobożności, a Maria Teresa otrzymała chrzest dziesięć dni po urodzeniu. W zubożałych i zagrożonych Włoszech rodzina Karlonich należała do warstwy uprzywilejowanej, ale już w 1920 roku zaczęły na nią spadać nieszczęścia. Najpierw poważnie zachorowała Adele, a niedługo potem jej mąż, oboje prawdopodobnie na raka. Młoda kobieta umarła pod koniec 1922 roku, a Guido kilka miesięcy później. Babka Teresa Rossi, 64-letnia wdowa, odważnie postanowiła zająć się wychowaniem dwóch sierot liczących 9 oraz 3,5 roku. Kobieta odznaczała się osobowością równie silną co surową, to też wpoiła swoim wnukom ścisłe zasady religijne i moralne. Słuchasz właśnie fragmentu książki Maria Teresa Carloni Mistyczka w służbie prześladowanych chrześcijan Autor Didier Ans. Mała Maria Teresa darzyła Jezusa głęboką miłością, szczególnie Jezusa ukrzyżowanego. Pobożna Pani Rosji utrzymywała kontakty z klerem Urbani, zatem jej wnuki będąc w domu miały okazję spotykać się z odwiedzającymi babkę księżmi. Ale Maria Teresa jeszcze przed ukończeniem dziesiątego roku życia odkryła, że wśród tych księży, a także wśród innych osób dorosłych zapraszanych przez babkę do domu, jak również wśród służby są i tacy, których słowa, a nawet sposób życia niepokoją swoją frywolnością, czy wręcz są sprzeczne z wpajanymi jej przez babkę zasadami moralnymi i wytycznymi wiary chrześcijańskiej. Ta prawa dziewczynka, obdarzona silną uczuciowością, cierpiała z tego powodu tak bardzo, że jej pierwsza komunia okazała się klęską. Maria Teresa toczyła wewnętrzną walkę między swoją miłością do Jezusa, a odrazą do złych księży, między wątpliwościami wobec religii zdającej się ich tolerować, a poczuciem, że to, co widziała i słyszała, zniszczyło jej czystość. Aż w końcu doszła do wniosku, że jej pierwsza komunia była świętokradztwem. Już jako dziecko, a później jako dziewczyna, coraz bardziej zamykała się w sobie, szczególnie w czasie pobytów w Urbanii. Bała się księży i spowiedzi. Jezus budził w niej zarówno zainteresowanie, jak i odrazę. Szarpały nią konflikty wewnętrzne. Miała myśli samobójcze. Dziewczyna przeżywała silne napięcia, bo przyswoiła sobie wpojone jej zasady chrześcijańskie i pomimo wątpliwości co do kleru zachowała pełną świadomość tego, co dobre, a co złe, a także odczuwała strach przed grzechem. Kiedy miała 17 lat, wewnętrzny konflikt zaostrzył się. Jej niechęć do księży wyraźnie się pogłębiła w wyniku nieuczciwości pewnego księdza, przyjaciela rodziny, który roztrwonił spadek po swoim ojcu. Wtedy zdecydowała się na szczerą i całkowitą spowiedź. Jednak spowiednik nie zrozumiał istoty problemu i zlekceważył go. Maria Teresa natychmiast opuściła konfesjonał i wybiegła z kościoła. Obiecując sobie, że jej noga więcej tam nie postanie, zdążyła jeszcze rzucić wyzwanie wiszącemu w kościele krzyżowi jeszcze się zobaczymy. Porzucenie praktyk religijnych nie rozwiało jednak jej skrupułów i nie wyciszyło niepokoju w sumienia. Wbrew woli swoich bliskich, młoda, zamożna dziewczyna. Mogąca liczyć na świetną przyszłość, a przynajmniej na życie z zasobów zgromadzonych przez rodzinę, nagle rzuciła uniwersytet i wyjechała do Rzymu na studia pielęgniarskie w ramach Zakonu Maltańskiego, bo szlachectwo zobowiązuje. Ukończyła je w położonej w dzielnicy triumfale klinice św. Józefa, szybko przekształconej w szpital wojskowy. Uzyskała dyplom i wkrótce została przełożoną pielęgniarę. Tak samo jak wszystkie pielęgniarki nosiła wtedy strój upadaniający ją do młodej zakonnicy, ale później miała wyznać, że przepełniała ją nienawiść do Chrystusa i Kościoła. Pewien incydent w klinice oddalił ją od wiary jeszcze bardziej. Młoda zakonnica niedwuznacznie zalecała się do niej, a następnego dnia ostentacyjnie przystępowała do komunii. Poza tym jeden z księży Powiedział jej, że skoro nie jest osobą praktykującą religijnie, wszystko to co robi, starając się leczyć innych i ocalić ich życie, nie ma żadnej wartości. A przecież w swoim przygnębieniu całe noce spędzała w kaplicy kliniki, przez dwa tygodnie nosiła włosienicę, żeby wybłagać nawrócenie jakiegoś żołnierza i wyrzucono ją z oddziału chirurgicznego, bo przeciwstawiła się lekarzowi praktykującemu przerywanie ciąży. Jej surowa moralność miała charakter bardziej kantowski z lektury uniwersyteckiej niż katolicki. Jeden z protestanckich krewnych Marii Teresy wywarł na nią tak silny wpływ, że zaczęła się zastanawiać, czy może w jej przypadku słuszniej byłoby przyjąć jego wyznanie. Pogrążyła się w pracy, codziennie stawiając czoła cierpieniu i śmierci żołnierzy rannych na froncie i ofiar bombardowań. Z oddaniem i odwagą uczestniczyła w operacjach pierwszej pomocy, za co otrzymała srebrny medal wojskowy za męstwo. I nagle, pomimo wojny, jej życie na krótko się rozjaśniło. Zaprzyjaźniła się z młodym lekarzem z kliniki św. Józefa, a potem inne spotkanie. 19 lipca 1943 roku alianckie lotnictwo zrzuciło cztery tysiące bomb na Rzym bez celu strategicznego. Miasto stanęło w ogniu, szczególnie robotnicza dzielnica San Lorenzo. Ofiary szacowano potem na 1150 zabitych i 4000 tysiące rannych w tej jednej dzielnicy. Maria Teresa pobiegła tam natychmiast, żeby z pełnym oddaniem nieść pomoc. Widząc księdza w białej sutannie, pochylającego się nad ciężko rannym, przynagliła go, nie przyglądając mu się uważnie: Szybciej, wielebny ojcze! Ksiądz spojrzał na nią i posłusznie wykonał polecenie. Niedługo potem personel kliniki Świętego Józefa zaproszono na spotkanie z papieżem. To też Maria Teresa, jako przełożona pielęgniarek, musiała w nim uczestniczyć. I oto w papieżu rozpoznała księdza, którego wcześniej zbeształa. Pius XII przybył wtedy pośpiesznie z Watykanu, żeby pobłogosławić zmarłych i dodać otuchy tym, którzy przeżyli. Kiedy teraz przechodził obok niej, powiedział – dawno nie odwiedzała pani takich miejsc. – Dlaczego? – Wymamrotała, że była chora. Przyjrzał jej się uważnie. – I na dodatek kłamie pani papieżowi? Młoda kobieta według swoich własnych słów Zapragnęła zapaść się pod ziemię. Jednak to dwukrotne spotkanie z Ojcem Świętym nie wywarło żadnego wpływu na jej życie religijne. Przyjaźń z młodym lekarzem szybko przekształciła się w czułość, a potem we wzajemną miłość. Maria Teresa miała nadzieję, że nareszcie założy rodzinę. Młodzi razem pracowali. I pewnej nocy, kilka tygodni po morderczym bombardowaniu Rzymu, już po godzinie policyjnej, wracali do kliniki św. Józefa ze szpitala króla Humberta, dokąd zostali wezwani służbowo i obowiązki zatrzymały ich na miejscu do późna. Znajdowali się na prowadzącym do zamku moście św. Anioła, kiedy drogę przeciął im patrol wojskowy. Jeden z żołnierzy krzyknął, że mają się zatrzymać. Posłuchali go. Ale on, nie czekając, aż wyciągnął swoje przepustki, otworzył do nich ogień. Ciężko ranny młody lekarz umarł na rękach Marii Teresy. Młoda kobieta sięgnęła wówczas dna rozpaczy i na zawsze zachowała wspomnienie tego życia, które miało się zjednoczyć z jej życiem. Zostawiła sobie na pamiątkę kawałek materiału z plamami krwi ukochanego. Po powrocie Marii Teresy do Urbani nowe nieszczęście spadło na nią i na całe miasto. W niedzielę 9 stycznia 1944 roku siły lotnicze aliantów zbombardowały Urbani bez żadnych celów strategicznych, w wyniku czego 248 osób zostało zabitych, a wiele rannych. Wśród ofiar znaleźli się liczni przyjaciele i znajomi Marii Teresy, która dzięki swojemu doświadczeniu i przygotowaniu zawodowemu wydobywała z ruin trupy i udzielała rannym pierwszej pomocy. Postanowiła również zaprosić do siebie kilka dziewczynek i udzielać im lekcji, bo wskutek bombardowań zostały pozbawione szkoły. Lata mijały, a w życiu Marii Teresy, jakby zawieszonym w próżni, nic się nie zmieniało. O czym świadczy pełen zniechęcenia wiersz ze stycznia 1951 roku. Próżne pragnienie. Wyciągnęłam ramiona ku życiu. Ramiona zwisły w strzępach. Pięść się zacisnęła i z pięści krew wytrysła. Zraniona dłoń się zamknęła, kilka różanych płatków zwiędłych, reszta to ciernie, ileż cierni. 16 kwietnia 1951 roku Maria Teresa wyszła z domu, przeszła na drugą stronę ulicy i trafiła na moment, kiedy młody proboszcz parafii świętego Franciszka, Kristoforo Campana. Kończył właśnie zajęcia katechetyczne. Uprzedziła go, że prywatna rozmowa, jaką chciała z nim przeprowadzić, może potrwać długo. Ksiądz Kristoforo nie wydawał się zaskoczony, chociaż znał ją jedynie z widzenia i spotkał tylko raz przed pięciu laty przy okazji chrztu jednej z jej bratanic. Podczas którego smutek młodej kobiety, jej zamknięcie się w sobie i mroczny charakter głęboko go poruszyły. Od razu przyjął ją na rozmowę spowiedź, która. Przeciągnęła się na kilka dni. W czasie tych rozmów Maria Teresa opowiedziała mu całe swoje życie mówiła o swoich niepokojach, kryzysach, nie ukrywając rozczarowania księżmi. Wzruszony szczerością młodej kobiety, wyraźnie zagubionej, ale pragnącej szukać, ksiądz kampana od razu poczuł się za nią odpowiedzialny i obiecał sobie, jak później napisał że z pomocą łaski zrobi wszystko, co możliwe i niemożliwe, żeby zatrzeć w niej te smutne wspomnienia i sprowadzić ją na prostą drogę, jakiej Bóg życzyłby sobie dla niej i tylko dla niej. Maria Teresa ze swej strony powściągliwie zanotowała Dziwne, ale prawdziwe. Od razu musiałam przyznać, że ten Rozpaczliwy akt woli był łaską. Proboszcz mojej parafii, wbrew moim oczekiwaniom, nie odrzucił mnie, nie potępił, nie był zaskoczony. Zaraz po Bożym Narodzeniu 1951 roku, Fundacja Opera Bonomelli, pełna uznania dla jej pracy, poprosiła ją o wyjazd do Spotorno w Ligurii, do prewentorium dla dzieci. Ledwo tam przyjechała, w ośrodku wybuchła epidemia. Tak samo jak wszyscy inni, Maria Teresa została objęta kwarantanną i nie mogła opuścić prewentorium. Spędziła tam trzy miesiące z pełnym oddaniem lecząc chore dzieci, a resztę czasu poświęcając modlitwie. Nagle jednak zaczęła doświadczać dziwnych odczuć i z ich powodu napisała do księdza. Kristofora Kampany. Ona, tak bardzo opanowana, zachowując pełną świadomość, czuła w sobie jakąś obcą myśl, która ją do siebie przyciągała, tak jakby chciała do niej mówić w jej własnym wnętrzu. Na początku odczucie to trwało tylko kilka minut, ale wkrótce zaczęło się przedłużać, zmuszając ją do opuszczania stanowiska pracy i chronienia się w pokoju, żeby nie zwracać niczyjej uwagi. Ta wewnętrzna obecność, przeszkadzająca jej w pracy, budziła w niej głęboki niepokój, więc pisała: Kim jest ten głos, ten ktoś, kto mi się narzuca mimo moich wielkich wysiłków, żeby do tego nie dopuścić? Ksiądz Krzysztoforo odpowiadał wymijająco, żeby pracowała dalej i nie pozwalała się rozpraszać, ale ta walka ją wyczerpywała. Pod koniec marca, po zamknięciu ośrodka, Maria Teresa wróciła do Urbani. syta pochwał za swoją ewangeliczną postawę, ale bardzo przygnębiona. Ksiądz Kampana, któremu nareszcie mogła osobiście wyjaśnić, co się w niej dzieje, Chciał sobie sam wyrobić opinię na ten temat, więc obserwował ją dyskretnie w czasie występowania niezrozumiałego zjawiska. Zauważył, że Maria Teresa prawie zamykała oczy, starając się usunąć na bok i szeptem prowadziła rozmowę z innym głosem niż jej własny. Z kimś niewidzialnym, ale na pewno obecnym w jej umyśle. Po upływie około kwadransa zjawisko znikało, a w młodej kobiecie pozostawało tylko uczucie wstydu przepraszała to nie z mojej winy dodawała jednak, że ta rozmowa w niej ma charakter duchowy, że głos zachęca ją, żeby coraz bardziej kochała Boga. Dlatego zadawała sobie pytanie: Co to jest? Co mam z tym zrobić? Ksiądz Krzysztof rozwlekał z udzieleniem odpowiedzi. Wrócił do siebie, otworzył książki o mistyce ascetycznej, zasięgnął rady specjalistów, modlił się i poprosił o modlitwę wiele zakonów. Ostatecznie wyciągnął wniosek, którym podzielił się z Marią Teresą, że musi to być przyciąganie Boże, wzywające młodą kobietę do głębszego zjednoczenia się z Chrystusem. W odpowiedzi na jej pragnienie całkowitego poświęcenia się jemu, ale musi je przeżywać, wyrażając na niezgodę, nie na siłę, bez niespokojnych działań, w posłuszeństwie i o wszystkim informując duchownego. Sam ksiądz Kampana musiał posuwać się naprzód wąską ścieżką między entuzjazmem a obojętnością. Niedługo potem Prowadząc wewnętrzną rozmowę w obecności swojego kierownika duchowego, Maria Teresa posłusznie powtórzyła mu wszystko, co słyszała w swoim wnętrzu. Pragnę powtórzyć w Twojej duszy moją mękę. Ty, będąc jej ojcem duchownym, możesz to przyjąć lub odrzucić, ponieważ sprawujesz władzę w moim imieniu. Lecz wiedz, że taka jest moja wola. Ksiądz Kristoforo zapytał, ale kim jesteś. Jam jest Jezus. Ta dusza ofiarowała mi się, a ja przyjąłem jej ofiarę. Stanie się ofiarą za zbawienie wielu według intencji, które ona sama ci przekazała. Co mam czynić? W wielki piątek zostaną przebite jej ręce, stopy i serce. Na zewnątrz nie pojawią się rany, ponieważ wszystko ma pozostać w sumieniu. In foro interno, jak zwykliście mawiać. Ale w późniejszym czasie, kiedy zechcesz, możesz sprawić, by stały się widzialne. Kiedy Marii Teresie wróciła świadomość, że ona sama nie pamiętała nic z rozmowy, ksiądz Kristoforo zapytał: A gdyby Pan chciał od ciebie większego zjednoczenia z nim, twego udziału w jego cierpieniach, co byś na to powiedziała? Gdyby tego ode mnie chciał, jestem gotowa. Tego właśnie chcę. Na kilka dni poprzedzających Wielki Piątek wszystko zostało zorganizowane tak, żeby nikt się niczego nie domyślał. Nawet służba w domu Rossich. Maria Teresa położyła się na starym żelaznym łóżku w należącym do jej brata ostatnim pokoju na pierwszym piętrze, w którym teraz nikt nie mieszkał. Leżała przez cały Wielki Piątek 11 kwietnia 1952 roku, a ksiądz kampana składał jej wizyty pomiędzy nabożeństwami tego Świętego dnia. Przy każdych kolejnych odwiedzinach miał wrażenie, że jego podopieczna cierpi bardziej, ale nie wykonywała żadnych nieskoordynowanych ruchów była pogodna. Na jego pytanie, czy cierpisz, odpowiedziała z zaciśniętymi zębami: Bardzo. O godzinie 15:00 w obecności młodego księdza, który mógł się zwolnić z uczestnictwa w drodze krzyżowej w swoim kościele, Maria Teresa odczuła bolesne uderzenie i wstrząs ramion. Jej palce się zacisnęły, a następnie bolesny wstrząs przeniósł się na nogi, wykrzywiając stopy. Klatka piersiowa zadrżała, jakby pod wpływem ciosu. Wreszcie, całe ciało wyprężone na kształt buku, zwiotczało nagle. I wydawało się, że Maria Teresa nie żyje. Oczy miała w pół przymknięte. Po chwili otworzyła oczy, uśmiechnęła się i powiedziała do księdza Kampany. To już się stało. Wszystko trwało kilka minut. Ale wyczerpana młoda kobieta pozostała w łóżku aż do następnego dnia. Przyłączyła się do innych dusz w tak szczególny sposób zjednoczonych z męką Chrystusa. Przesłuchałeś właśnie fragment książki Maria Teresa Carloni Mistyczka w służbie prześladowanych chrześcijan. Kupisz ją na stronie wydawnictwa Esprit. Link w opisie. Nasze audiobooki znajdziesz w serwisie Esprit Audio. Link w opisie.